Zdarzyło się tak, że przy okazji promocji tego singla trochę się tak to nałożyło w czasie na twoje oświadczenie, w którym powiedziałaś, że zakończyłaś swoje małżeństwo. Też właśnie w swoim oświadczeniu napisałaś, że biznesowo jednak dalej działacie. Czy ty masz jakieś negatywne emocje, bojaźń czy coś innego związane z premierą filmu, kiedy na przykład spotkacie się przed fotoreporterami? Wiesz, że wszystkie oczy będą na to zwrócone. O kurde, nigdy w ogóle nie myślałam o tym w ten sposób. No nie wiem, no trzeba będzie przećwiczyć to jakoś wcześniej. Jakieś dobre miny wymyśleć. Nie no, przecież nie będziemy pajacować, no jesteśmy poważnymi ludźmi. Jeżeli trzeba będzie, to nie przyjdę na premierę, jeżeli to ma odwrócić uwagę od aktorów. Myślałam o tym, żeby nie przyjść na premierę, bo nie chciałabym skupiać uwagi właśnie w ten sposób, bo jest to trochę moim zdaniem, znaczy ja wiem, że włożyłam całe serce w ten film i naprawdę bardzo mi zależy, żeby i aktorzy, i reżyserka, i wszyscy ci, którzy pracowali przy tym filmie, żeby dla nich to była ogromna trampolina zawodowa, żeby to było jakimś otwarciem nowych dla nich granic i drzwi. I nie chcę, żeby moje prywatne rzeczy przysłoniły to, albo jakieś dzikie, głupie skandale odwróciły uwagę od tak wspaniałego obrazu, bo ten film ma ogromne przesłanie, przestrogę i misję. Jeżeli będzie trzeba, to po prostu nie przyjdę na tą premierę. Dalej zakładasz taki scenariusz, bo wcześniej zrozumiałam, że tylko o tym myślałaś, ale już jednak podjęłaś decyzję, że... No bo teraz zrozumiałam, że faktycznie może, wiesz, no... Dobrze, ja nie będę tą osobą, która wpędza cię w ten pomysł, ponieważ mam nadzieję, że to film okaże się sukcesem i to będzie dokładnie na pierwszym miejscu, a nie wyobrażam sobie też premiery bez ciebie. Wracam do tematów zawodowych. Czyli to będzie twoja wina! To ja montuję ten film. Także nie wiem, czy to puścimy. Nie no weź. Zobaczymy.